To jest, muszę powiedzieć, całkiem interesujący sposób, żeby wejść do gry. Niesie mnie amaretto. Nic jeszcze nie zdążyłam zrobić, a już jestem w powietrzu. No, szukamy tyranozaura. Aha, tak od razu, dobra. Czy to jest tyranozaur? To jest tyranozaur. Nie bardzo wiem, gdzie. A, tam. To kolorowe? Tak. Co się z tego zaurami napieprza? A. Nawet są dwa tyranozaury. Dla tych, którzy mówili, żebym używała w pierwszej osobie i strzelała w pierwszej osobie i patrzyła w pierwszej osobie. No więc nie. W pierwszej osobie zasłania mi amaretto. Noga amaretto. Do czego mam strzelać? Tak, te tyranozaury. Nie wiem, patrzę, czy w ogóle coś tego. O, interesujące. Brązowy jest 44 samczyk. A ten kolorowy to jest 68 samiec i tego bierzemy. Interesujące, jesteś pode mną. Kolorowego bierzemy. Bierzemy kolorowego. Cholera. To jest bardzo interesujące. Chciałabym, żebyś zobaczył to, co ja widzę. Noc się zrobiła. Nie bij się z tyranozaurami. A! Au! Nie możesz. Przepraszam, musiałem go kolnąć w dupę, żeby się nie ten. O nie. Ja jestem prawie martwa. Zabili mnie. Brontozaur mnie zabił. Nie możesz walczyć, jak mnie niesiesz. Faza. Ponieważ ja dostaję. Znaczy, miałem nadzieję, że się uda mi utrzymać cię z dala od tego. No przecież niesiesz mnie, ja wiszę pod tobą, więc do mnie najprędzej sięgają. Nie no, zdaję sobie z tego sprawę. Miałem nadzieję, że jestem dostatecznie wysoko. No to żeś zrobił. No, przyznaję, ulepszyłem. Ulepszyłeś? Nie może być lepiej, niech będzie śmieszniej. Czy tutaj gdzieś przypadkiem tego nie było? Widzisz swoje zielone? Widzę. Teraz do przodu dokładnie. Dobra, widzę naszego wspaniałego tyranozaura. Niestety moje rzeczy są dokładnie tam, gdzie się tyranozaur gania z... Dobra, są koło... Dobra, do przodu, do przodu, do przodu. Będzie ciężko. Bo moje rzeczy są dokładnie... Jakbyś teraz lądował, to mniej więcej tutaj. Tylko... Au, coś mnie bije. No niestety te biją nas. Wiesz co, postaw Dobra, wiesz mnie co? Na jakimś gdzieś bezpiecznym. No właśnie tutaj ten. Tutaj cię postawię. Zabij, zanim będę mogła wziąć swoje rzeczy. I mam nadzieję, że tutaj nic nie ma. Tak, wziąłem kamień. Super. Okej, okay, muszę wziąć swoje rzeczy, bo mnie biją. Za mną lecą te owady. Owady, dobra, widzę owady. Dobra, mam swoje rzeczy. Dobra, to ubierz się. Pójdę sobie tutaj do skrzynki. A, nieotwarta. Otworzyłam skrzynkę. Dobrze. Onyk. Ja sobie też podejdę, bo chyba ty jej nie otwierałem. Nie, chyba nie. Dobra, muszę się ubrać. Dobra, trafiłam go. Dobra, przestań żryć. Zostaw. Come on. Dobra, poczekam aż skończył. Okej. Okay. Trafiłam. Karno. Niedobrze będzie, okej. Okay. Nie, na szczęście Karno nie zaatakuje tyranozaura. Chyba, że tyranozaur leży. I w tyłek. Okej. Okay. Padł. Dobra, teraz będę się szybciutko... Załatwić Karno. Tak.
Karna za nami idzie? Tak. Dobra. Ja cię puszczam. Okej. Okay. Kielet, kielet, wyfaj. Okej. Okay. Dobra, ja lecę do Rexa, bo mam mięso. Dobra. To leć za mną, znaczy w sensie biegnij. Biegnę za tobą. I tam śpi. Jaki jesteś kolorowiutki? Jakie masz ząbki? Czyli powiem ci, że dobrze się złożyło. Przynajmniej oswajamy go w dzień, a nie po nocy. Tak, to po pierwsze. Po drugie, nie musieliśmy za daleko lecieć. Po trzecie, będzie setka. No, w sumie, a ogórka mamy? Albo grzybki w occie? No nie. Krucafix. W domu mamy grzybki. Ale czy w occie? No nie. No to po co nam ta setka? No co ja ci na to poradzę? No takie grzybki w occie to w sam raz pod dobrze zmrożoną. Czy jest taki dinozaur jak... Nie, bo są, wiesz, paracery, para coś tam. A jest paradontozaur? Chyba nie. Fatalnie. Może to i dobrze, bo by był bardzo nieprzydatny. Parazaur, paracer, paradontozaur. Paracetamol. Dobra, zaraz się oswoi. No to niech się oswaja. Tutaj całe zoo do nas przyszło. Jej! Dyniek. Tak. To wygląda jak dynia, nie? No która dynia ma tyle kolorów? Ta. Aha, okej. Okay. Dyniek i rdzano, super. Dobra, dyniek, chodź. To co, jak będą mieli jakieś dziecko, to się będzie nazywało Bu? Możliwe. Bo Bu dyniek. Bu dyniek, dobrze. Widzę żółtego dropa. Zaczyna się przejaśniać, więc może będziemy w stanie wyczuć, czy tam coś jest groźnego, czy też nie. Jest na samym skraju lasu. Wiem, wiem. Możesz dostać spadokiciem. Dlatego patrzymy, czy nie ma spadokiciów. Ale spadokicie są w koronach drzew, trudno je zobaczyć. Nie, 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 one są na pniach. A, na pniach. Jak wygląda coś jak ul na pniu, to znaczy, że trzymać się od tego z daleka. Dobra, nie wygląda na to, żeby było coś groźnego. To tradycyjnie, puszczę cię i weźmiesz, co tam jest. Dobrze. Okej. Okay. Już. Ja sobie przysiądę i trochę odpocznę. Nieważne co jest, ty sobie odpocznij. Spadokiciów nie widzę. Dobra. Wypocząłem. O, nie udało mi się. Znowu mi się nie udało. Gdzie jesteś? Przepchnąłeś mnie w ogóle przez mapę gdzieś nie wiadomo gdzie. Na mapie jestem na 60 na 30 prawie, koło takiego oczka wodnego. O kurczę. Nie wiem, jak to nie wiem jak to się stało. Wow. Dobra. Ty mi lepiej... Wylądowałaś zupełnie gdzieś, gdzie żeśmy się ciebie spodziewali. Ah, fuck! Zrespij się w bazie.
tej naszej przydzielonym obelisku. Okej. I w sumie może wziąć sobie Argentavisa i polecieć po swoje rzeczy. Dobrze. Wow, jak to się stało? Po prostu... Przerzuciło cię na drugą stronę lasu zupełnie. Przekoprytnęło mnie przez mapę. Biegają jakieś nieprzyjemności. Głównie terrorberdy. Ale ci się zaraz przykro zrobi. Na wszelki wypadek te terrorberdy wszystkie załatwię. Słusznie. Dobra. Byłoby o tyle łatwiej, gdyby mi się gra nie przecinała za każdym razem, jak się dzieje coś szybkiego. No wiesz co, muszę skoczyć do drugiej bazy. Tak na marginesie mamy jajko na ogniu, to jak przylecisz, to zajrzyj do niego, jest oczywiście, wiesz gdzie. A czy jajko na ogniu mamy? A jak sądzisz? Reksów? Tak. Już, że się rozmnożył? Oczywiście, skoro ciebie tak czy siak miało nie być. Ile minut? Czekaj. 19. No, nie. A nie. Tak jak się spodziewałem. A tak. 19 minut. Inkubuje się, nie jest mu za zimno. Nie. Budyniek. Ojejku. Faktycznie wygląda jak dyniek. Mam wrażenie, że nasz nowy tyranozaur jest jakiś taki lekko derpny. Derpny? Czy u ciebie też tak ma taką rzucawkę, trzęsawkę? Ma, bo stoi na krzywym terenie, chociaż... O Boże! Nasz biedny tyranozaur ma padaczkę. O nie! Mamy chore dziecko! Mamy chore dziecko! No to co, myślisz, że uda się nam wyciągać te świeżaki z biedry? Na chorego tyranozaura? No, wątpię. Budyńku. Co, a może on po prostu próbuje robić pogo? To możliwe. Chociaż... Albo ma chorobę sierocą, nie wiem czemu, szczerze powiedziawszy, bo mama jest tuż. Trochę tak jakby miał, wiesz, oczopląs, tylko całym budynkiem. Budyńkopląs? O, jaje. Dobra, to chodźmy, bo się młodsi nie robimy. 12 poziom Alfa Karno. A. No, muszę powiedzieć, że takie... W sumie nie jest to nasz problem. Ja nie wiem, czy mam traktować poważnie to Alfa Karno, ono jest różowe. O, Yeti! Yeti? O, Yeti! Dzień dobry panu. Niedźwiedzie. Dzień dobry panu. Profesorko. Przepraszam pana. Czemu niedźwiedzie nas nie atakują? Czy one nie atakują natury? Czy dlatego, że jesteśmy na reksach? Głównie dlatego, że jesteśmy na reksach. Reksów mało co atakuje. To jest tak ładnie. Zawsze chciałam tutaj mieszkać. Możemy sobie porobić platformy na drzewa. No, to spadokicie tutaj mieszkają. One nie są fajne. No dobrze, ale do domu nam nie wlezą. O, wiesz co widzę? Ruinki. Ruinki.
A jak pójdziemy do tych ruinek, to trzeba będzie komuś spuścić łomot. To jest jeleń? Tak, to jest jeleń. Dlaczego on jest niebieski i ma pomarańczowe rogi? To jest łoś taki, znaczy, no wiesz. Tak. Dobra, otwieram. Proszę pana, ma pan abstrakcyjne kolory. Dym. No otwórz się, głupia suszynko. Mnie się otworzyła. Mi też. Dobra, ile masz leveli z tego? Podejrzewam, że... O, 3 levele. Patrzcie państwo. Co ty jesteś? Kurde. Nie warcz mi. Aż się przestraszyło. Wiesz, że nie mam w ogóle... Nie pojawia mi się na tych owcach. Śmiesznych nic. Wiesz, że mi też nie? Są to nienazwane zwierzęta. Zaraz, czekaj, zabiję to i się dowiem, co to. Megaloceros. Słucham? Mówiłem. Jelonek? Jelonek. Mamy futerko. Tak. Jelonku, jelonku, bardzo mi przykro. 6 skórek puchatych. Co to jest? A, miebisiek. Dźwiedź. Misiu, a z ciebie ile skórek puchatych? 9 skórek puchatych z misia. A tutaj są ruiny i tego też szukałem. Ruiny są, zaraz obok są również bagna. O, terror birdy w dużej ilości. Gryzą się z miśkiem. Pomogę wam. Nie, to gdzie indziej. Niżej, w wodzie. O, jakie duże te ruiny. Wow. Wam też pomogę. Wszystkim wam pomogę. Wow. Wow. No. Tu jest jakaś skrzynka? Mam taką szczerą nadzieję. Prawdopodobnie z prawej strony. Co prawda zaczęło padać, ale... No zobaczcie, jak ślicznie. Ja wiem, że rdza wygląda, jakby była poturbowana mocno, ale po prostu miała levelowane zdrowie dużo. Wodospadzik. No tak, ark jest generalnie, według mnie przynajmniej, brzydki, a potem trafiamy w takie miejsca. I się okazuje, że ark potrafi być naprawdę śliczny. Ale tu chyba nie ma skrzynki w ogóle. Musi być skrzynka, tylko pytanie brzmi gdzie i być może nie jest ona dostępna dinozaurem. Możliwe, że jest tutaj gdzieś na tym mostku. A tak, właśnie tak chcę tutaj... Ewentualnie tutaj może na górze. Dobra, ty pójdź na mostek, a ja pójdę na górę. Na mostku nic nie ma chyba. A, tu jest. Tu jest skrzynka. Ty znalazłaś? Tak, ty też? Ja też. O lol. Okej, otworzyłam tę skrzynkę, to był Rockwell. Aha. Wejdę na rdze, wycofam się. Dobra, to ja otworzę sobie tą skrzynkę i zaraz ci pokażę. Gdzie jest druga? Gdzie jest druga? A Reksik oczywiście, level up. Czekaj. Sobie wypoziomuj. Okej. A ta twoja jest gdzie? Od tyłu? Od tyłu, jak wejdziesz na górę. Aha. Tam na skarpę to zaraz za drzewem, które masz na rogu.
niejako podejścia przy ścianie. Jest helenowy. No, dobra, udało mi się otworzyć tą skrzynkę. Niestety... A nie, otworzyłam. To jest Equus, tak. O konikach. Mi się udało otworzyć na Reksie. Mi się też udało otworzyć na Reksie, ale mi go nie pokazywało, co oznacza, tak, że kiedyś już otworzyłam tę skrzynkę. Owszem. O. O, zaklinował się. Pomogę ci. Pomogłam mu. Jestem usłużna, miła, grzeczna. Bardzo miła. Karno, serio, ślimaka. No może miał ochotę na ten. Na kleik. Ale karno nie jedzą kleiku. Co to są takie kolorowe rzeczy? Jakie kolorowe rzeczy? A, jedno to jest torba, a drugie... Oh no. Znalazłaś lwa workowatego. Tak. Popełniłam błąd. I wstałam z siodła i na mnie wskoczył. Stary, nie chowaj głowy w piasek. Ty, on jakiś problem ma. Uciekasz od problemów. Chcesz o tym porozmawiać? A, ten... To Karno Alfa cały czas... Znaczy ten... To jest Karno? Nie, to jest Rex? To jest Karno. Karno Alfa, to różowe. Myślisz, że jesteśmy w stanie mu go zjeść? Nie chcę ryzykować, bo pewnie... Szczerze powiedziawszy, myślę, że tak. A, tam jeszcze Alfa Raptor, wiesz co? Nie wiem, czy dobrze nie byłoby ich zlikwidować, zanim nam pójdą do bazy. No dobra, no to możemy spróbować, chociaż... Powiem tak, Amaretto bym się pokusił, a ten jest już mocniejszy niż Amaretto. Okej, okay, nie wiem czemu się martwiłam. To ja idę zabić Alfa Raptora. Jak chcesz, możesz mi towarzyszyć. Cześć, dobrze, kochany. To mnie atakuje. O, możesz mi pomóc w sumie, bo on jest mocny. Ale nie aż tak. No, słuchaj, no, musiałam go dziabnąć parę razy. Myślę, że możemy wrócić do bazy i skończyć na dzisiaj, bo to była bardzo miła, tak, wycieczka. No, nasza baza jest. Słuchaj, budynek chyba dorósł. Tak też mi się wydaje. Dobrze, nasza rodzina się rozrasta. Znaczy, ja nawet nie wiem, czy można to nazwać... Nasza rodzina się rozrasta, to znowu jest, kurczę, zoo. I znowu rozstawione, mamy tyle terenu i te cholerne... I niestety mamy za mało tych... Listrozaurów. Za mało listrozaurów. Docieramy gdzieś. Można zacząć robić jaskinie. Wiesz co, muszę powiedzieć, że strasznie to wygląda zabawnie, jak wszystkie ptaszory, jak jeden mąż, stojąc jeden za drugim, patrzą się na mnie, jak w lustrach, kurczę. No dobra, to w takim razie to by było tyle na dzisiaj. Następnym razem zobaczymy, co będziemy robić. Być może będziemy już szli po obsydian. A na razie to tyle. Dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!